Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. Jak zawsze, bez zapowiedzi. Jak zawsze, piękna. Nawet nie spytasz, czemu przyjechałam? Ani jak cię znalazłam? Przecież i tak byś odpowiedziała wymijająco. Prawda. Kiedyś mi to przeszkadzało, te twoje tajemnice. Teraz wiem, że jeśli będziesz chciała mi coś powiedzieć, to powiesz. Bez pytania. Stęskniłam się za tobą, Geralt. Jak cholera. Chodź na zewnątrz. Potrzymamy się za ręce, popatrzymy w niebo. Jak w kiczowatym romansie, za dwie korony. Przywiozłaś ze sobą sporo książek. Pracujesz nad jakimś nowym zaklęciem? Bynajmniej. To żadne grymuary, tylko zwykłe czytadła. Imię Orchidei, jednoroczny wdowiec. Zawsze myślałem, że jesteś zbyt zajęta, żeby zajmować się czymś tak niepraktycznym jak literatura piękna. Bo byłam zajęta, a teraz nie jestem. Parę tygodni temu wstałam z łóżka i zorientowałam się, że... Nie wiem, co dalej. Nie mam żadnego planu, celu. I wiesz co? Spodobało mi się to. Wreszcie mogłam przestać myśleć o polityce i skupić się na tym, co jest ważne dla mnie. Dlatego przyjechałam tutaj. Podoba ci się w Toussaint? Krajobrazy są piękne, a miasteczka urokliwe, bez dwóch zdań. Ale? Ale to południowe słońce niezbyt współgra z moją garderobą. Krótko mówiąc, ugotować się można w tej czerni. A, może powinnaś rozważyć inne zestawy kolorów. Na przykład izabelinkowy i groszkowy. A perfumy wydestyluję z brukwi i stokrotek. Myślę, że po prostu będę się trzymać cienia, a ty będziesz przynosił mi słodzone napoje. W regularnych interwałach. Czego tylko sobie zażyczysz. Wiesz, nie wiedziałem, że to takie dziwne uczucie, mieć dom. Muszę przyznać, że nigdy nie wyobrażałam sobie ciebie w roli właściciela nieruchomości. Sam jestem trochę zaskoczony, ale nie żałuję. Jen, wtedy przed bitwą z Gonem, mówiłaś, że chciałabyś wyjechać ze mną na koniec świata. Ta winnica może być? Tak, chociaż czegoś mi tu brakuje. Mianowicie? Podpowiem ci. Jest duże, białe, cztery nogi, kategoria taksydermia. No tak. Jednorożec. Niech będzie. Możesz go tu przywieźć. Wiedziałam, że nie dasz się prosić. Myślałaś kiedyś, że przyjdzie taki dzień? Ty i ja. Cisza, święty spokój. Ptaszki ćwierkają. Aż żałuję, że wybierałam się tu do ciebie. Jak sójka za morze? Miałaś jakieś wątpliwości? Mam nadzieję, że nie. Bo wiesz, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Daj spokój. Nie jestem jak inne czarodziejki. Dasz jej grzędę, a ona myśli wyżej siędę. Oj, uważaj, co mówisz o konfraterkach, bo zły to ptak, co własne gniazdo kala. Masz rację.
Nie dość, że przystojny, to jeszcze mądry. Trafiłeś mi się jak ślepej kurze ziarno. No tak, zaraza. Tym razem wygrałaś. Aha. Skąd to się w ogóle wzięło? Te nasze pojedynki na przysłowie. Nie pamiętasz? Byliśmy na wernisażu w Banarta, a ty zacząłeś się wygłupiać z nudów. Pomyślałam wtedy, że twoje poczucie humoru jest tragiczne i rozczulające. Nigdy się nie zmieniaj, Geralt. Proszę. To co? Pogadamy później? Pewnie. Nigdzie się stąd nie ruszam.